Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3 wraz z content modem i quest packiem. I dzisiaj wyruszymy pewnie już do Cape Dan, lecz nie wiem, zobaczymy jeszcze, wiecie, na razie sobie pozabijamy tych. Wy to widzieliście, the fuck. Zobaczymy, jak sobie poradzimy jeszcze, wiecie z kim? Z jaszczurem. Jestem ciekaw. Bo jak na takie łatwe teraz misje, to tam dajemy bardzo dobrze radę. Właśnie z tymi potworami. Z orkami troszkę, powiem wam, jeszcze muszę postarać się z orkami, bo orkowie są trudniejsi, wiecie, niż te zwierzęta. Ile w ogóle mamy przede wszystkim reputacji? O to mi chodzi. 70. Dobra, jeszcze jedną misję zrobimy pewnie i będziemy już mogli pohandlować z nimi. Aha, i będę się starał jeszcze jedno. Będę się starał jeszcze robić misje te poboczne, wiecie. Jak mi się uda oczywiście, bo na razie chyba mamy, czekajcie. Nieudane i mam 0 nieudanych, fajnie. Udane mam kilkanaście już. No nawet dużo. Tutaj mamy jeszcze trochę tych misji właśnie, niestety. Ale to ile to? Szybko zrobimy, ile to? Kilka sekund i już zaraz będzie. To trochę lagu, trochę mi tu spadają klatki na sekundę. No niestety. Niestety, ale wiecie. Gra. Oh shit, no nie. Kurczę, niepotrzebnie, wiecie co zrobiłem teraz? Chyba nie mamy tego. A poczekajcie, to chyba tutaj, nie, tutaj też nie ma tego czegoś. Mi chodzi o odtrutkę właśnie, ale nie mam tego niestety. Niestety nie mam. A nie, czekajcie. Wytrzymałość, sorry, wytrzymałości nie mam praktycznie. 74 właśnie. Muszę jak najszybciej znaleźć jakąś odtrutkę, wiecie? Bo tu chyba nie ma. Chochla. Czarny robar. Ja też rzeczy będę zbierał, wiecie? Te takie, jak wytrychy na przykład. Oczywiście pieniądze będę zbierał, wiecie? Tylko nie wiem, dlaczego nie ma jeszcze tego. Głupiego, nie mam tego. Tej otrutki, znaczy. Nie mam. Dobra, okej, okay. Wytrzymałość, a to jest mana, okej, okay, dobra, nie odróżniałem przez chwilę teraz. Okej, okay, to już wiemy tak mniej więcej, co tu mamy, co, czego tu nie mamy, okej. Okay. Trochę mnie to martwi, wiecie, bo nie będzie tego takiego żółtego właśnie, żółtego paska, tylko będzie taki siwy. Trochę taki będzie siwy niestety. Tak jak teraz widzicie. Tu mamy miksturę many znowu. O, i teleport, dreadok. Chyba mamy dopiero dwa, tak? Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Pytanie teraz, mam teraz odtrutkę, czy nie mam? Nie mam. Niestety nie mam. No, niestety. A do wytrzymałości coś w ogóle mam, jakieś miksturki? Znaczy, Jezu, jedzenie. Mi chodziło o jedzenie przecież. Wytrzymałość, ale i tyle. To zużyjemy sobie, po co mi ta żelazodyga. I tak tego będziemy mieli po pierwsze dużo. Dużo tych, w ogóle tych. Ja chyba już wspominałem wam, wiecie. Najwięcej będzie w ogóle w świecie Gothica, o tego będzie dużo. Żelazodyg będzie bardzo dużo też nawet. Ogrzeliściów chyba też będzie. Najwięcej to będzie o tego czegoś. Magicznych korzeni, ale też będzie ciemnych grzybów dużo. I oczywiście też tego dużo będzie i tego. I oczywiście zioło many. O, tu sobie możemy już manę sobie zwiększyć troszeczkę. No, plus 2, nieźle. Bo mana też będzie potrzebna, wiecie, do tych czarów na przykład. No, na przykład 15-30 trzeba będzie tutaj na przykład na to lodowo lance. Nie wiem, lanka? Nie wiem, jak się, nie wiem, jak to się czyta. Lance będę czytał jak coś. Co tu jeszcze mamy? Uleczenie innych jeszcze mamy. Tutaj zabili mi kopera, co nie w poprzednim odcinku, niestety. Ale okej, okay, dobra, walić kopera tam. Koper mi nie jest potrzebny. O, widzicie, teraz tutaj tego dużo mamy też.
bardzo dużo tego będzie w jaskiniach. W jaskiniach będzie tego bardzo dużo. I sobie podprzedajemy jeszcze te za chwilę. O, tu nie zobaczyłem go. The fuck, oh the fuck. O, ty skór. Okej, okay, udało mi się. Ledwo. What the fuck, ledwo. Skubaniec mocny jest, powiem wam. W ogóle te... te jaszczury są nawet trudne, powiem wam. Bardzo trudne. Okej. Dobra, pozbieramy sobie te magiczne korzenie jeszcze, bo to chyba i tak mi się nie przyda, ale... Może się przyda, nie wiem. Chyba się przyda jeszcze, ale nie jestem pewny teraz. Jak to się brało? Nie, to. Dokumenty... A, dobra, mam. Szkolenie bojowe. O, właśnie. Staje się rzadkością. Właśnie tych ksiąg, list, znaczy tego będzie bardzo, nawet, chyba dużo tego będzie nawet, tutaj takich różnych zapisków, zapiski i tak dalej, a to są księgi i listy. Tutaj mamy o koperze coś. Aha, zapiski Gelforda o orkach. Orkowie z krain północnych są trochę silniejsi od ludzi. I ich futro jest brązowa, zakres koloru skóry waha się wśród szarych odcieni. Aha. A tu takie coś o orkach. Takie informacje chyba tego Gelforda są, tak jakby on zapisał sobie ich. Właśnie te informacje. Tutaj tego, o Jezusie. Kurde. Nieciekawie tutaj jest troszeczkę. Ja sobie zapiszę grę. Tak, zapisać grę. Okej, dobra. Kurde, tych ich tam dużo jest, to tych. Cholera, nie dam rady z... Chociażby tego jednego zabić. Ło! Ale pięknie mi się udało, widzicie? Kurde, pięknie, dobra, okej. Deadly jakoś, ledwo. No, ta... Teraz się, powiem wam, nieciekawie było nawet, powiem wam szczerze. Nieciekawie, kurczę, ręka mnie boli trochę. Ale dobra, mniejsza o to. O, tu coś mamy jeszcze, zaraz wyjmę miecz. Okej, dobra, tutaj nawet też dużo będzie rzeczy, powiem wam, bo to już praktycznie będzie... A, koniec tej jaskini. Jak pamięta, jak wiecie. Okej, dobra, tu mamy jeszcze jakieś bronie i tak dalej, można sobie je pozbierać, bo... I tak nikomu się to nie przyda przecież, co nie? A te grzyby to są coraz... Niektóre są mniejsze, niektóre duże, powiem wam, tutaj są. Tak... A właśnie, ja nie zobaczyłem, że on biegnie tak jak w gociku, ale nie... Potrzebuję wytrychu. Ale przecież w gociku... Przecież w gociku... Nie biegało się szybko przecież. Dobra, nie... A może... Nie biegało się szybko przecież, no co, nie pamiętam już, powiem wam teraz, szczerze powiem wam. O, miło sokopacza mamy, fajnie. Dobra, okej, tu mamy ostatni, już praktycznie koniec. Ty skur... Wow, nieciekawie. Ja cię kręcę. Ledwo bym dead, kurczę. Wow. Ale dobra, mamy... nieciekawie się robi, powiem wam. Mamy tylko... Kurczę... 17 korzeni leczniczych tylko, no niestety, mało. Nieciekawie, powiem wam. O, wytrzymałeś sobie podwiększę chociaż troszeczkę. O, nawet full! Full nawet. Full wytrzymałeś, mam fajnie.
Okej, dobra, nie będę sobie zwiększał tego do końca. Po co, jak ja muszę jeszcze... znaczy, jeszcze musi zostać na później przecież, chociaż troszeczkę. I tam mamy pełzacza, co nie? Pierwszy tak jakby wróg już nasz. Ale ten pełzacz słaby jest, what the fuck? Serio? Powiem wam, że... A, bo przecież zmieniłem. Ej, no to jest dobre. Kurde, mamy od razu... Co my tu w ogóle nauczyliśmy się ostatnio? Nic. To dlaczego od razu już jest... A, poczekajcie, bo ja mam tutaj... Właśnie. I dlatego jest łatwe, moi drodzy. I dlatego tak łatwo zrobiłem sobie walkę, trudności miałem na łatwym, niestety. Ale dobra, zmieniłem teraz sobie już, bo zapomniałem o to totalnie, powiem wam też. Dobra, to chyba wszystko już pozbierałem, tak mniej więcej. Sobie pójdziemy jeszcze zobaczyć, co tam ciekawego jeszcze jest tam dalej. Tu mamy kolejny już, niestety. Niestety mamy kolejny... O, jaki malutki grzybuś, ja pierdziule. Serio? Potrzebuję wytrychu. Kurde, wytrychu nie mam, serio? Ja cię kręcę, nie mam wytrycha, no nie... No nie... Okej, dobra. Dobra, tu jakieś są potworki, czy coś takiego? Nie ma, dobra, tu sobie pozbieramy jeszcze te rzeczy, niektóre tutaj są... Powiem wam, że można je sprzedać też. Ale też można sobie zostawić sobie, na przykład złoto. I tak dalej, i tak dalej. Ale nie, złoto będę zbierał, wiecie? Złoto będę zbierał. Ile już mam w ogóle tak mniej więcej? O, już 1000? Dopiero 1000. No słabo trochę, powiem wam. Ja już miałem... A nie, wtedy miałem 3000. A, prawda, bo wtedy w poprzednim odcinku przecież... jak to? Zużyłem właśnie kasę i punkty nauki na ten, na zdolność, czekajcie, na to i oczywiście na to właśnie przecież zużyłem, pamiętam już, no tak. Mamy 32 punkty nauki, okej, dobra, fajnie. Dobrze jest, fajnie. Okej, fajnie. Potrzebuję wytrychu. Aha, tu wytrychu musisz. Znaczy potrzebujesz. No dobra, okej. Dobra, tu mamy jakieś jeszcze... O, mamy dzikie jagody. O, fajnie. A właśnie, jedzenia mamy tylko tyle. No nie fajnie, nie fajnie, kurczę, powiem wam. Kurczę, wiecie co mogłem zrobić najpierw? Mógłbym właśnie jeszcze w Wardei. A teraz już nie będę mógł, bo będą mnie łapać... Znaczy te buntownicy, wiecie. Będą mnie łapać za kradzież w Wardei przecież. Chyba, ale nie wiem, nie wiem, nie jestem pewny. Właśnie nie wiem, wiecie. Nie wiem, zobaczymy. Spróbujemy to sobie zrobić, te włamanie. Znaczy nie włamanie, tylko ukradniemy sobie te rzeczy. Może w kolejnym odcinku, jeżeli nie zapomnę o tym. Ale nie, powinienem nie zapomnieć, wiecie. A zobaczymy, może jeszcze zrobimy misję od Jacka, wiecie, bym zapomniał totalnie. Od Jacki Shoreclandowe. Mi się wydaje, jeszcze taka ciekawostka, nie wiem, on chyba jest z dwójki, mi się wydaje, ten Jack. Ale on się zmienił, wiecie, zmienił się totalnie. Pamiętam w dwójce, jak fajnie ten wyglądał też fajnie. Ale się zmienił. A właśnie, na razie tego, na razie o tej misji nie będę mówił, na razie sobie to w kolejnym odcinku zrobimy sobie to, może. Jeżeli będę miał... Jeszcze oczywiście czas na odcinku będę miał. Zobaczymy. Zobaczymy, tu chyba już nie ma żadnych, co nie, takich tych roślinek czy coś. O, tu jeszcze jedna jest, słoneczne ziele. Czyżby to droga jest do... do Montery droga. Aha, fajnie. Tak, do Montery. A właśnie, gdzie w ogóle jesteśmy tak przede wszystkim? Czekajcie. What? A, tu jest mapa, dobra. No okej, dobra. Okej, dobra, idziemy do tej jaskini i idziemy do tego, do...
Jak on się nazywa? Czekajcie, od kogo w ogóle to mamy? Mieliśmy zadanie? Od Joeya właśnie, Joey, właśnie od Joeya. Oto Joeya. Kurczę, muszę jak najszybciej to otrutkę mieć jednak. A jeszcze jej nie mam, kurczę, no lipa trochę. Może będziemy mogli ją kupić od tego, od Joeya właśnie. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze. O, tu coś... A, tu jeszcze zapomniałem wziąć tych grzybów. Moja głupotka. Głupota znaczy. Nie wziąłem, zapomniałem o tym totalnie. Tu chyba wszystko już jest, tak mniej więcej. Tu chyba też już wszystko wziąłem, co nie? Tak mniej więcej. No okej, dobra, wszystko już wziąłem, tak mniej więcej. Dobra. Doświadczony buntownik, widzicie? Ze mną są pozytywni, pozytywni są, fajnie. Południowe wyjście z Redok zostało... Udało ci się... To mi bardzo ułatwi pracę. O, nie ma za co! What? Pokaż mi swoje towary. Dlaczego nie mogę z nim pogadać? 7000? What the fuck? Ja cię kręcę, 7000 trzeba mieć na to zbroje, ubranie łowcy. Troszkę jest chyba lepsze, co nie, od... A, nie mogę zobaczyć, czekajcie. Tu chyba jest plus 2, no takie 2 na 10 bym powiedział. Niestety. O właśnie, po co mnie te bronie, jak ja mogę ich posprzedawać? Kurczę, i chociaż... Trochę zarobię tej kasy, co nie? Okej, dobra, tu tak i tu tak. O, już mamy praktycznie 3000. Okej, dobra, moi drodzy. Okej. O, nie, chochli nie będę sprzedał, co nie? Dobra, okej, moi drodzy. Ja sobie to zrobię przerwę i widzimy się oczywiście przed miastem Cape Dan, oczywiście. To widzimy się po przerwie. Okej, witam was po przerwie i jestem już praktycznie koło tego miasta Cape Dan, ale najpierw sobie porozmawiamy przez orków z Jensem. Tu ostatnio podróżnych. Zgubiłeś się, czy idziesz... Udaję się do wioski. Szukasz roboty, co? Zależy od roboty. Najemnicy w wiosce potrzebują więcej ludzi, więc jeśli umiesz się posługiwać bronią... Co tu robisz? Jestem myśliwym. Zbyt wiele. Na szczęście... Pokaż. O, z nim mogłem pohandlować, no fajnie. Poczekajcie, co my tu mamy do sprzedania? Nic nie mamy za bardzo, co nie? Aha, i... sobie kupiłem właśnie jeszcze... Nie wiedziałem, jak to się nazywa, ale już wiem. To jest mikstura uzdrawiająca właśnie o co do tego, wiecie? Do tego paska, bo miałem jak wcześniej... przed przerwą widzieliście, bo miałem takie siwe, wiecie? Takie szare... no, szare. Siwe, tam mniejsze o to. I teraz są takie żółte i to jest właśnie dobre, powiem wam, że... Bo to później... jakby powraca, wiecie, do... Tak jakby się regeneruje samo, o, tak powiem. Tak to ujmę. Okej, tu mamy łuk, myśliłem. Mam nadzieję, że się nie wkurzysz na mnie, jak ja to sobie wezmę. O, mamy... mamy jeszcze jeden kufer, fajnie. Zobaczę sobie, ile mam w menu FPS-ów. 148, no... Dobrze jest, fajnie, kurczę, ludzie. Przenieś mi 10 orkowie w Cape Dan, wtedy... Okej, dobra.
Dobra, zaraz przyniosę ci te skóry, jak chcesz. Mam już... A nie, nie mam, nie mam. Myślałem, że mam jedno, ale nie, nie mam. Okej, dobra, to sobie znajdziemy je, oczywiście. A czemu by nie? Tylko coś mi tu jeszcze nie... To w ogóle coś zmienia, czy nie zmienia? The fuck? Nie, tak, to mi nie pasuje w ogóle. Nie, 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 nie. Tak. Tak, tak to też nie. Tak to trochę słabo. Niech będzie tam na 0%, co ja się będę tutaj... Gdzie jest jeszcze kolejny wilk? Tu jest wilk. I tutaj podaj, że powinien być. Nie ma go? No tu jest wilk, dobra, koło tego stoi. O, kogo my tu mamy? Silasa z jedynki. Wow, mam nadzieję, że to jest ten Silas, ale nie wiem. Uhu, nowa twarz. Pewnie tak. Jestem najemnikiem. Interesuje mnie... Kolejnym biedakiem. Wiem, jak to jest. Wszyscy wiemy. Zgłoś się do Bufforda. Może on ma dla ciebie... Jeśli będę miał farta... Kim jest Bufford? Dowodzi tutaj, przynajmniej nami, najemnikami. Jeśli więc nie jesteś orkiem i nie należysz do Uruka, to Bufford stanowi dla ciebie jedyną szansę, aby tu do czegoś dojść. Znajdziesz go na końcu głównej ulicy. Zwykle stoi przy swojej chacie. Okej, dobra. Co tu robisz? Muszę pilnować. Jeden z nich niedawno uciekł. Od tej pory nie zostawiamy ich samych nawet na chwilę. Co znajdę w mieście? Mieście? Okej, nie ma tu nawet... Dobrze, że... No okej, dobra, porozmawialiśmy sobie z nim tam, kurczę. Nic ciekawego. Z tym to nawet nie będę gadał, bo nie mam czasu nawet. Trzeba zrobić misję teraz jeszcze. Chociaż z jedno. Na przykład tutaj sobie zrobimy. A poczekajcie, ile musimy dać dla niego tych ziół leczniczych? Chyba 12 mi się tak wydaje. Wow, ten Bufford fajnie wygląda. What the fuck? Ale ta twarz jego to taka trochę zjarana jest, powiem wam. No. Ja pierdzielę, jak to fajnie wygląda. Powiem wam, że to ładnie wygląda wszystko. W ogóle ta grafika, kurczę, na full detalach. Fajnie, ale... Gdzie jest... O, jest kolejna skóra. Dobra, fajnie. Kolejna skóra powinna być jakoś tutaj, pamiętam, co do tego. Nawet z nimi będę gadał, z tym gościem. Tu mamy Cyrusa. Ten to jest Deckard, to nawet też z nimi będę gadał, bo on zaraz mnie... Poczekajcie, który to mnie... Powiem wam, nie pamiętam już, który to mnie... Phil, pedofil, wow, fajnie. Phil, pedofil. Nie lubię tego gościa, bo on jest tym świniopasem, jak wiecie, w... tutaj w Cape Dantym, znaczy tym... nie świniopasem, tylko... Fila, znajdź... tym buntowni... no właśnie te podziemie buntownicze. On właśnie w tym jest zamieszany, tak? Trosze... no, nawet jest zamieszany nawet w tym. Dobra, gdzie jest kolejna jeszcze skóra? Tu powinna być jakoś, jak pamiętam. Ale i nie ma. A wiem, gdzie jest. Dobra, tu ma... O, tu ma... Nie, tu nie mam. Tu nie mam. Myślałem, że jest, ale nie ma. Tutaj jakoś powinna być chyba... O, jest kolejna. Fajnie. I tutaj chyba dwie będzie jeszcze. Tak mi się wydaje. Lecz nie jestem pewny. Poczekajcie. Tu jest jeszcze jedna powinna być. Powinna tu być jeszcze jedna, ale nie widzę. Okej, nie ma to nie ma. Dobra, nie będziemy przecież szukać, co nie? A tu... O, jest jeszcze. O, jest jeszcze jedna. Wiedziałem, że gdzieś tutaj jest. Dobra, jeszcze jedna, tak? Mi brakuje. Okej. Dobra, może ona gdzieś tam na dole jest, ale chyba nie. Chyba nie. Właśnie, poczekajcie, tu coś takiego, coś tu jest takiego pełzacze. Aha, okej, dobra, tu nie będę nawet wchodził na razie, bo jestem jeszcze troszeczkę właśnie słaby jeszcze co do tych smoków, bo tutaj smoki właśnie zamieszkują. W tej jaskini właśnie mieszkają. Te smoki. I chyba jest ze dwa, tak mi się wydaje. Chyba dwóch, ale nie pamiętam. Nie powiem wam, bo ja już nie pamiętam, wiecie, ile tych smoków jest. Wiem, że dużo jest tych tutaj
w tej jaskini pełzaczów. Pełzaczy właśnie jest bardzo dużo. Tam jest ich, oj, od groma. Bardzo dużo, powiem wam. Bardzo. Dobra, zaraz. Gdzie jest tu jakiś domek? Chcę się przespać chociaż tutaj, do rana chociaż. Bo do północy to tam za bardzo nie chcę nawet spać. Bo będzie ciemno, ciemno jak... Nie będę już kończył gdzie. Okej, dobra, idziemy do tego Jensa jeszcze. Zadamy mu te skóry oczywiście wilków. Skórę wilka znam. No, skórę wilków, tak można powiedzieć, ująć. Przecież to w liczbie mnogiej, skóry. Masz tu kilka... Świetnie, daj je tu. To za mało. Przynieś więcej. Co? A ile ty chciałeś? Ej! What the fuck? Ile byś ty chciał? 10? What? Serio? Ty chciałeś 10? A, 10! Okej. Okay. A gdzie jest jeszcze jedna? Chyba na górze. Tak, na górze jest. Tam gdzie jest arena przecież. Tak. Okej, okay, dobra, to trzeba tam na górę pójść. Okej, okay, pamiętam już, dobra. Kurde, nie pamiętam, w ogóle już... Powiem wam, że nie patrzyłem, ile tych skór on chce. W ogóle nie patrzyłem, przyznam się szczerze. Bo nie wiem, nie patrzyłem w ogóle. Okej, okay, może gdzieś tutaj jest jeszcze jedno, ale nie ma. Dobra, zaraz tu sobie poszukamy. Oj, od razu nazbieramy, ile on chce tych... Ile w ogóle mamy tych ziel leczniczych? 7. Okej, dobra, to sobie pozbieramy jeszcze tu, chociaż to jest 5. Czy tam z 6, wiecie, żeby było jak najwięcej, chociaż tych... Albo wyzbieramy sobie wszystkie te ziele lecznicze przecież, to nie... Jeszcze dla nas przecież się przydadzą, chociaż troszeczkę. Chociaż... Czekajcie, tam jeszcze jakaś jaskinia jest? Jest. O, tu co my tu mamy? O, kamienne pokrzywy też się przydadzą, powiem wam. Przydadzą się, oj, się przydadzą. Ale to nie będę na razie wam mówił, do czego. A to zobaczycie dopiero w swoim czasie, jak będziemy szli do... podajże do Montery jakoś tak, pamiętam. Chyba do Montery. W tej chwili już nie pamiętam, wiecie. Ale chyba, nie wiem, nie jestem pewny teraz. Chyba do Montery. Chyba, ale dobra, już nie będziemy nic gadać o tym... O tym mieście Montera, bo jeszcze nawet nie jesteśmy w nim. I... Jak będziemy kończyć właśnie miasto, nie będę wybijał tych orków, bo ja tak kiedyś właśnie miałem też właśnie tak źle miałem, właśnie chyba zaatakowałem chyba ze 3 miasta tych orków. Wiecie, że zrobiłem rewolucję i był problem. Wchodziłem do kolejnego miasta, na przykład dajmy Faring. Albo Gota na przykład, albo Silden, o, tam są też orkowie. Patrzę, no kurde, atakują mnie od razu, wiecie, czerwone mieli te... te nazwy, wiecie, bo na przykład jak są pozytywni, wiecie, zielone. Ale na razie mamy, ja tu wam zaraz pokażę, tutaj mamy neutralne, tak powiem wam. Zielone to jest bardzo dobre, a jak jest czerwone to, oj, źle. Oj, źle, bo będą nas atakować od razu. I to trochę właśnie jest głupie, powiem wam. Nie chcę na razie z tobą atakować. Okej, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.